Rozdział trzeci. Następnego wieczoru Janet i Archie zjedli kolację jako goście Donale w lub de Residente Extranjeros. Klub, położony na jednym z placów na północ od Avenidy, był dowodem bogactwa i kosmopolityzmu Olify. Na szerokim, chłodnym patio szumiała fontanna, a między nią a przylegającymi do niej arkadami pachniały tropikalne rośliny w zielonych donicach. Budynek był w większości kopią starej hiszpańskiej kamienicy, ale sala bilardowa była wyłożona dębowymi panelami i miała sufit w stylu tudorów, sala do gry w karty była flamandzka, a duża jadalnia, w stylu włoskiego renesansu. Noc była świeża i ciepła, a lekki wietrzyk poruszał oleandrami, a od stołu, który wybrał don Alejandro. Na patio panował aksamitny zmierzch rozbłyskujący złotem i srebrem niczym maleńkie reflektory. Jedynym gościem był amerykański konsul. Pan Roderick Wilbur był ciężkim mężczyzną o gładkiej, bladej twarzy euforycznego, ale osiadłego wieku średniego. Lata spędzone w olifie nie złagodziły jego suchego, wysokiego głosu z Nowej Anglii ani nie dodały mu ani krzty łacińskiego wdzięku. Spoglądał na pozostałych gości z dezaprobatą, jak starszy szkockiego Kiryku obserwujący wędrowny zespół teatralny, a humor, który od czasu do czasu pojawiał się w jego oku, był jak mroźny błysk bardzo odległej gwiazdy. Don Alejandro był w żywym nastroju. Był szołmanem swojego ukochanego miasta, ale nie mniej reprezentantem swojej ukochanej Europy. Chciał, aby obcy chwalili Olifę. Ale uznali go za kosmopolite. Archie i Janet zaspokoili jego patriotyzm, ponieważ po wynajęciu samochodu tego popołudnia i objechaniu miasta byli pełni podziwu. Miałeś rację, powiedziała mu Janet. W Olifie nie ma żadnych tajemnic. Wszystko jest gładkie i wypolerowane jak kaboszon szmaragdu. I tak jak w przypadku kaboszonu, nie można zajrzeć daleko w głąb. — Twoi ludzie wyglądają na zadowolonych z życia mieszkańców londyńskich przedmieść podczas niedzielnego wypadu nad rzekę. — Wasza policja jest zbyt dobra — powiedział Archie. — Na głównych ulicach nie widać ani jednego łobuza. — Janet i ja wolimy starą dzielnicę. — Pewnego dnia, Don Alejandro, chcemy, żebyś nas po niej oprowadził i powiedział, kim są ludzie. Wyglądają jak próbki każdej południowoamerykańskiej marki od czasów Azteków. Aztekowie mieszkali w Meksyku, poprawiła Janet. Cóż, mam na myśli tych facetów, którzy zostali zabici przez konkwistadorów. Don Alejandro roześmiał się. Nasza stara dzielnica to tylko spektakl turystyczny, podobnie jak rodzime miasto w Tangerze. Aby poczuć prawdziwe wiejskie życie, Musisz udać się do posiadłości i na sawanny. Zaaranżowałem telegraficznie Twoją wizytę u mojego kuzyna w Iro. A granseko? To również jest w pociągu, ale to jest trudniejsze i zajmie trochę czasu. Powiedziałam, że w Olifie nie ma tajemnic, zauważyła Janet, ale chyba się myliłam. Jest jeszcze granseko. Wydaje się, że dostać się do niego jest równie trudno jak do fabryki amunicji. Był pan Tam, panie Wilbur. Amerykański konsul z powagą przyglądał się swojemu jedzeniu od czasu do czasu spoglądając na Janet z życzliwą uwagą. Tak, Lady Roylands, powiedział. Byłem w Granseco tylko raz, odkąd rozkwitło. Nie mam ochoty tam jeździć. Bo Amerykanie nie odwiedzają tego miejsca zbyt często. Wilbur nienawidzi tego miejsca, powiedział don Alejandro. Uważa, że każde przedsięwzięcie handlowe na świecie powinno należeć do jego rodaków i denerwuje go, że stolica granuseko jest europejska. Nie zwracaj uwagi na pana Gedda, powiedział spokojnie wielki mężczyzna. Zawsze czepia się mojego biednego, małego kraju. Ale nie mogę powiedzieć, że zależy mi na tym zdrowym płaskowyżu. Nie lubię być na każdym kroku traktowany jako szóst i uważam, że szałwia w montanie jest bardziej malownicza. Poza tym nie mają tam za bardzo pomysłu na założenie miasteczka byliby lepsi od uczciwych Amerykanów, którzy zajęliby się hydrauliką. Widzisz, On jest za standaryzacją życia. Co za nudny świat stworzyłyby Stany Zjednoczone. To prawda. Wolimy nudę od mikrobów. Mimo wszystko są rzeczy w Gran które można dostrzec jednym spojrzeniem. Nie podobał mi się wygląd górników. Nigdy w życiu nie widziałeś tak zawszonej, nędznej zgrań, jak w niektórych naszych starych indiańskich rezerwatach, gdzie wielki wódz Mokry Koc i jego żony pili głupa na tanim burbonie. A skąd Kastor bierze siłę roboczą? Gdzieś tam ma potężne przeszczepy, ale kiedy przybyłem tu po raz pierwszy, Indianie jako byli trudnym ludem do prowadzenia. Słyszałem, że w dawnych czasach rząd Olify miał z nimi kłopoty z powodu poboru do wojska. Byli dzikusami, powiedział Don Alejandro, i nadal nimi są. Kastor bez wątpienia potrafi sobie z nimi radzić. Bo sam jest dzikusem na wielką skalę. Archie nadstawił uszu. Kastor, kim on jest? Gubernator prowincji. Również prezes firmy. Widziałem faceta wychodzącego z siedziby Branseco, faceta z czarną brodą, który nie wyglądał, jakby bardzo tęsknił. To był senor Kastor. Masz szczęście, Sir i baldzie. Bo ty, nowo przybyły, widziałeś już wielkiego człowieka Olify, a to przywilej rzadko przyznawany nam, Oliferos. Zstępuje na nas i znika tak nagle, jak rzeka mgły. Opowiedz mi o nim, powiedziała Janet. Skąd pochodzi? Jakiej jest narodowości? Don Alejandro potrząsnął głową. Nie wiem, pan Wilbur, który jest człowiekiem pochopnych osądów. Powie, że jest Żydem. Z pewnością jest Europejczykiem, ale nie Hiszpanem, choć mówi w naszym języku. Mogę tylko powiedzieć, że pięć lat temu wyłonił się z niczego i od razu stał się księciem. Rządzi branceko, a jego urzędnicy są w całości jego dziełem. A ponieważ rządzi branceko, rządzi też olifą. Trzyma, jak powiedziałby pan Wilbur, ten mój kraj za mordę. On nie miesza się do polityki, powiedział Amerykanin, a Janet zauważyła, że w trakcie wypowiedzi rzucił szybkie spojrzenie wokół siebie, jakby nie chciał być podsłuchiwany. Don Alejandro również zniżył głos. Co za bzdury, powiedział ten drugi. On jest pieniądzem, a pieniądze są dziś naszą polityką. Kiedyśmy, latynosi z Ameryki, byliśmy wielką rasą. Byliśmy Europejczykami, z umysłami rozszerzonymi i duchami wzmocnionymi przez nowy kontynent. Jesteś żołnierzem, ciarcz i baldzie, i pamiętasz, że najkrwawsze bitwy ubiegłego stulecia stoczono pod La Platą i i Naturgwajem. Nasze równiny były kolebką wolności Włoch, ale teraz mamy tylko jedną boginię. Jesteśmy bogaci i nic więcej. Wkrótce będziemy bogaci, a wtedy Mój drogi Wilburze, staniemy się wielbicielami twego wielkiego kraju, który jest najwyższym kapłanem bogactwa. Nie mogę powiedzieć, żebyś w tej chwili okazywał jakieś szczególne oddanie powiedział sucho drugi. Moi obywatele, dzięki Bogu nie ma ich wielu, są najbardziej niepopularni w tym stanie. Ale przestań mówić o polityce. Chcemy zapewnić Ci dobrą zabawę, ladroilans, i chcemy wiedzieć, jak chcesz, byśmy to zrobili. Janet miała cierpliwe i filozoficzne usposobienie, ale Archie lubił przyjmować doznania łykami. Jak dotąd Olifa, przyznał sam przed sobą, była trochę nudna. Miejsce, mimo całego swojego piękna, było śmiertelnie pospolite, było typowym burżuazyjnym państwem, jak oświadczył Don Alejandro pierwszego wieczoru. A jednak miał świadomość, że ten osąd nie wyczerpuje sprawy. Były chwile, kiedy czuł, że Olifa jest dziwną kobietą w masce staniego jedwabiu, wulkanem porośniętym pod miejskimi ogrodami. Nawet za dekoracyjnością Avenidy wyczuwał tajemnicę. W przyjemną monotonię dni wdarły się powiewy powietrza z innej sfery, twarz wieśniaka na targu, brodaty gobernador, bladzi mężczyźni w hotelu. A nawet niedorzeczna postać byłego pałkarza Dicka Hannaia. Te rzeczy wzbudziły w nim racjonalne zainteresowanie. Być może, gdyby udał się w głąb lądu, odnalazłby blasko olify, o której istnieniu był przekonany, ale która do tej pory go omijała. Klubowa jadalnia była pełna, a kiedy wyszli z niej na kawę na tarasie obok patio, mieli trudności ze znalezieniem krzeseł. Najwyraźniej praktyką było spożywanie posiłków gdzie indziej i przychodzenie do klubu na tańce, ponieważ zespół grał raktimę, a na parkiecie było tuzin paragraf. Moklachowie, westchnęła Janet z zadowoleniem. Bez wątpienia była to amerykańska impreza z jachtu, a w tym miejscu byli tak egzotyczni jak tuberoza w łóżku z kwiatami ściennymi. Czterej mężczyźni mieli na sobie marynarki a cztery dziewczęta jasne suknie z krótkimi spódniczkami z jedwabnej tafty i długie naszyjniki z pereł. Pośród upudrowanych dam olifero i bladych kawalerów olifero ich świeża skóra stanowiła zaskakujący kontrast, a nie mniej zaskakujące były ich ochrypłe, bezdźwięczne głosy. Nieustannie paplali, wykrzykując do siebie nawzajem i do orkiestry odzywki, podczas gdy tańczyli na wpół dzikie tańce z oddaniem które raz sugerowało dzikie dzieci, a raz szaleńczy walc zajęcy w świetle kwietniowego księżyca. Janet roześmiała się głośno, obraz był tak szalenie fantastyczny. Hiszpanka w sukni z szerokimi falbanami, z niebiesko-czarnymi włosami upiętymi wysoko i zwieńczonymi złotym grzebieniem, została nagle potrącona przez puszystą Minks, która przeprosiła głosem mściwego kociaka i została nagrodzona kamiennym spojrzeniem. Janet przypomniała sobie, że widziała kiedyś, jak Hart odpierał zuchwałość terjera z E. Nie widzę mojej wysokiej dziewczyny, powiedziała. Tego faceta w malonych lnianych rajtuzach tu nie ma, powiedział Archie. Nie widziałem jego twarzy, ale myślę, że poznałbym go ponownie. Kim oni są, panie Wilbur? Oczy Amerykanina były twarde i pełne dezaprobaty. Nie mogę powiedzieć, jak się nazywają, ale są scolinne. Są w grupie burtona Rawlinsona. Pan Rawlinson sam nie jest na pokładzie, a nie ma zbyt wiele powściągliwej ręki, by zapanować nad tą zbrają. Niektórzy z nich byli w moim biurze i sądzę, że usłyszę o kłopotach z nimi, zanim opuszczą te brzegi. Chcą, by miasto się zatrzymało i zwróciło na nich uwagę. Archie zapytał o pana Rawlinsona. To dobry i wielki człowiek, jeden z największych na wybrzeżu Pacyfiku. Nie mam nic przeciwko Burtonowi. Jest bogaty, działa społecznie i ma wspaniałą kolekcję obrazów. Nie mogę powiedzieć, że lubię jego potomstwo i ich przyjaciół. Jest w nich więcej dolarów niż rozumu. Lubię moplachów, powiedziała Janet. Chcę ich poznać. Archie, który był koneserem tańca, zauważył, że mężczyźni tańczyli lepiej niż kobiety, co zauważył już wcześniej u Amerykanów. Czy do pańskiego biura przyszedł kiedyś facet z malonymi, lnianymi torbami? Zapytał konsula. Lekko zbudowany, trochę niższy ode mnie. Pan Wilbur potrząsnął głową. Być może, ale nie pamiętam go. Wszystkie ich ubrania wydały mi się ciekawe. Bóg jeden wie, co się stanie z naszą młodzieżą, siracz i baldzie. Przestali zachowywać się jak damy i dżentelmeni, szaleją jak brąchosy, a ich rodzice nie potrafią ich uspokoić. W wieku siedemnastu lat są ciężkimi przypadkami. Jest w nich przerażająca niewinność. Powiedziała Janet i spojrzała w góry z uśmiechem, bo dwie tancerki opuściły parkiet i zbliżały się do nich. Dziewczyna była drobna i trochę zbyt pulechna, ale bardzo ładna, ze złotymi lokami jak u średniowiecznego pazia. Młody mężczyzna był szczupły i dziobaty, a jego długie włosy były przedzielone na środku. Co powiesz na taniec? Powiedział. Nie zatańczysz. Spojrzał na Janet podczas gdy dziewczyna uśmiechnęła się miło do Archiego. Bardzo mi przykro, powiedział Archie. Bardzo bym chciał, ale mam nogę w grze. Słucham? To znaczy, że jestem trochę kulawy. Janet podniosła się z uśmiechem i objęła młodego mężczyznę ramieniem. Nie wiem, jak się nazywasz, powiedział pan Wilbur, który przestrzegał konwenansów, ale przypuszczam. Że jesteś z partii corinna. Ta dama to Lans. Młodzieniec spojrzał na niego uroczyście. Powiedziałeś to, dziadku, brzmiała jego odpowiedź. Chodź, pani. Dziewczyna wciąż nie miała partnera, a don Alejandro zaoferował się, że zrobi wyłom. Poderwał się na nogi i ukłonił głęboko od pasa. Jeśli mogę dostąpić tego zaszczytu, powiedział. Archie i konsul zostali sami ze swoimi cygarami. Miejsce do tańca wkrótce się zapełniło, a Janet i don Alejandro zdawali się być całkowicie pochłonięci przez wir zabawy. Można było dostrzec porcelanową elegancję Janet i niespodziewanie energicznego don Alejandra w objęciach różnych korybanckich dziewcząt. Dwaj mężczyźni, siedzący w salonie, przestali być widzami i pogrążyli się w rozmowie. Pan Wilbur, jakby nieobecność kolegi rozluźniła mu język. Rozwinął go i stał się niemal poufały. Zapytał Archiego o jego wrażenia na temat olify, a gdy usłyszał, że jest schludna, zadowolona i bogata, pokiwał potakująco głową. Ma pan rację, Sir. To przede wszystkim olifa, dzisiejsza olifa. Lepiej strzeżona niż nowy Jork, i równie czysta jak Filadelfia. Można powiedzieć, że wypilęgnowana. Ale nie zawsze tak było. Kiedy przybyłem tu po raz pierwszy, Oliwa była zwykłą południowoamerykańską republiką, zawsze na krawędzi bankructwa i rewolucji, a to miasto miało jedną z najgorszych nazw na wybrzeżu. Na brzeże było idealną dziurą dla każdego przestępcy na Pacyfiku, każdego rodzaju opryszków, przemytników, narkotyków i oszustów. Dagos z nożami czarnuchów z brzytwami i szumowin ze Stanów Zjednoczonych z bronią. Dziś o każdej porze nocy można było bezpiecznie zabrać ze sobą żonę. Skarbiec był pusty, ponieważ polityka polegała po prostu na tym, kto pierwszy i najgłębiej położy na nim ręce. W kraju panowały poważne kłopoty, a w górach zawsze toczyła się wojna, której mali, niedożywieni i nigdy nie opłacani żołnierze nie mogli wygrać. Teraz mamy dużą równowagę w budżecie i pokój Boży nad Ziemią. To rodzaj cudu. To prawie wbrew naturze, ciarcz i baldzie. Chodzi głównie o Branceko, kontynuował w odpowiedzi na prośbę arcziego o wyjaśnienie. Jak wiesz, to najbogatsze złoża miedzi na świecie, a rząd ma w nich duży udział. W dzisiejszych czasach każdy może przepalić pieniądze, ale to coś więcej niż pieniądze. Olifa dostała do pomocy pierwszorzędny mózg. Prezydent Wilbur roześmiał się: Ekscelentisimo to zacny gentleman i ma do pomocy kilku szanowanych ludzi, ale to nie prezydent tej republiki sprawił, że pustynia zakwitła jak róża. Stoi za nim większy mózg. Masz na myśli człowieka z Grancego, jak on się nazywa? Mam na myśli pana Castora. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie ma nikogo innego. Widzę, że potrafię ocenić członków rządu, ponieważ ich znam, więc musi to być człowiek, którego nie znam. Rozumiem. Cóż, to jasne, że muszę pozbyć się tego kastora, jeśli chcę dowiedzieć się wiele o Litwie. Jaki jest najlepszy sposób? Myślę, że przez prezydenta. Chciałbym ci pomóc. Ale w tej chwili nie mam zbyt wielu wpływów w Olifie. Widzisz, Stany Zjednoczone przechodzą jeden ze swoich okresowych napadów niepopularności. Olifa przytyła, jak człowiek w Biblii. I kopie, a kiedy naród południowoamerykański kopie, to zazwyczaj przeciwko Stanom Zjednoczonym. Don Alejandro umówi cię na rozmowę z prezydentem i zorganizuje podróż do Branceco. To dobry człowiek, choć nie lubi mojego kraju. Następnie pan Wilbur opowiadał o swoim narodzie, jego sile i słabości, aktywnej inteligencji, niedoskonałych manierach i wielkim sercu. Był krytykiem, ale także entuzjastą. Dla tego człowieka, który zestarzał się na obczyźnie w służbie swojego kraju, Ameryka była wciąż Ameryką jego młodości. Jej ostatnie wydarzenia znał tylko z gazet i lojalnie starał się pogodzić je ze swoim starym ideałem. Amerykę trzeba było tylko zrozumieć, by ją pokochać, ale trudno było przedstawić jej prawdziwą wartość w świetle reflektorów. Wy, Anglicy, powiedział, macie schludny, twardy charakter narodowy z wysokim połyskiem. Obcokrajowcom może się to nie podobać, ale nie mogą się pomylić. Za każdym razem rzuca im się to w oczy. Ale jesteśmy młodzi, dorastamy i mamy wiele luźnych krawędzi. I bardzo trudno jest sprawić, by ludzie zrozumieli, że często, gdy mówimy głupio, mamy na myśli mądrość, a kiedy zachowujemy się wysoko i potężnie i denerwujemy naszych sąsiadów, to dlatego, że jesteśmy tak zajęci próbami zawarcia umowy, że nie mamy czasu myśleć o wrażliwości. Musisz zapomnieć o naszych nieuporządkowanych obrzeżach. Jak tłum z jachtu, powiedział Archie. Nie denerwują mnie ani trochę, zapewniam cię. Spójrz tylko, jak ten chłopak tańczy. Mógłby być Dawidem tańczącym przed panem. To dlatego, że widziałeś wiele świata, Sirarcz i Baldzie. Sądzę, że spotkałeś wystarczająco dużo Amerykanów, by poznać prawdziwych. Nie, spotkałem bardzo niewielu. Nigdy wcześniej nie przepłynąłem Atlantyku ale znałem jednego Amerykanina i ze względu na niego jestem gotów poprzeć wasz kraj przeciwko wszystkim przybyżom. Był najmądrzejszym, najodważniejszym i najmilszym starszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Pan Wilbur zapytał o jego imię. On nie żyje, biedak. Zmarł kilka miesięcy temu. Śmiem twierdzić, że pan o nim słyszał. Nazywał się Blenkiron. Johnes, Blenkiron. Archie wpatrywał się w hebrajskiego tancerza. W przeciwnym razie mógłby zauważyć nagłą zmianę na twarzy towarzysza. Kiedy pan Wilbur odezwał się ponownie, a było to po dłuższej przerwie, był to głos, z którego zniknęły wszelkie uczucia, głos, którym wykonywał swoje obowiązki konsularne. Tak, słyszałem o panu Blenkironie. Mówią mi że to wspaniały człowiek, jak dobrze go pan znał, Siracz i Baldzie. Widziałem go tylko przez tydzień lub dwa, pamięć w marcu, apostrof osiemnaście, ale były to dość uroczyste tygodnie, a człowieka poznaje się dość dobrze, jeśli walczy się u jego boku o życie. Był z moim wielkim kumplem, generałem Hanajem, i obaj urządzili słynne przedstawienie pod Gawrele. Wciąż widzę twarz starego Blenkirona, która stawała się coraz weselsza, im bardziej sprawy szły w diabły i całkiem promieniała, gdy osiągnięto ostateczne piekło. Nie prosiłbym o lepszego partnera w walce. Bardzo żałuję, że zginął. Zawsze miałem nadzieję, że jeszcze go zobaczę. Szkoda, powiedział pan Wilbury i zdawał się być pochłonięty jakąś kalkulacją, ponieważ miał zmarszczone brwi. Dołączyła do nich zarumieniona Janet w towarzystwie dwóch kawalerzystów, którzy nalegali, by zrabować rośliny doniczkowe i podarować jej kwiaty. Wkrótce do Alejandro również wyszedł z tańczących, z okularami w czarnych oprawkach przewieszonymi przez lewe ramię. Ci niewinni idą do Branceko oznajmiła Janet. Wydaje im się, że to coś w rodzaju wiejskiego klubu. Ale jeśli pańska relacja jest prawdziwa, panie Wilbur, to będą jak brzęczące ptaszki na śmietniku. Z pewnością tak będzie, powiedział konsul. Kiedy spodziewa się pani własnych zezwoleń, i Lans. Powinny być gotowe jutro, powiedział don Alejandro. Archie i Janet zostawili swoje caleche przy bramie hotelu i poszli w górę stromej alei, aby cieszyć się chłodem nocnego wiatru. Na szczycie esplanady zatrzymali się, by podziwiać widok. Pod nimi leżało stare miasto z wieżami katedry białymi w świetle księżyca, plama cieni, w której w rzadkich odstępach czasu migotały rzeczy podobne do robaczków świętojańskich i z której dochodziły zagmatwane ha jakiegoś tajemniczego nocnego życia. Za nimi rozciągał się liśniący pasa Wenidy, a ciuda Tnuewa wznosiło swoje małe wzgórza w koncentrycznych kręgach światła. Po drugiej stronie stary port był upstrzony światłami statków, a lampy na nabrzeżu tworzyły podwójną linię, odbicie i rzeczywistość. Na południu, w nowym porcie, widać było blask pożarów i zgiełk przemysłu, który nie ustawał wraz z zachodem słońca. Na zachodzie, za wielkim falochronem, morze i niebo stapiały się pod księżycem w bladą nieskończoność. Nagle duch jego obudził się. Wydawało mu się, że widzi Olifę tak, jak się spodziewał, nieprzyzwoite miasto Karierowiczów, ale przygraniczny posterunek na skraju tajemnic. To, co nieznane, wdzierało się w tę małą dumę człowieka. W złocistej mgle na wschodzie znajdowały się góry, mógł je niemal zobaczyć, biegnące do pól lodowych i odłupanych szczytów, a za nimi bagna i lasy tak mało uczęszczane jak za czasów Cortesa. Pomiędzy pustynią oceanu a pustynią wzgórz znajdował się ten banalny skrawek nowoczesności, ale wystarczyło zrobić krok, by znaleźć się w antycznej krainie. Powiew tropikalnych kwiatów, skrzewów i słaby zapach dymu drzewnego uwolniły powódź wspomnień, gorące dni w afrykańskim buszu, długie marsze w pachnących kaszmirskich dolinach, drżące obozy na himalajskich ostrogach. Wojna nałożyła się na jego pierwszą młodość. Kiedy wruszył na wschód, by zobaczyć świat, ale zachwyt i magia teraz powracały. Czuł się dziwnie wyczekiwany i szczęśliwy. Mamy wrażenie, że będziemy się tu dobrze bawić, powiedział do żony. Janet jednak nie odpowiedziała. Przez trzy dni była zajęta szukaniem w pamięci wskazówki i teraz ją złapała. Nagle przypomniała sobie, Kim była wysoka dziewczyna, którą widziała z grupą z inny w dniu ich przybycia. Całą noc Archie śnił o Granseco. W jego wyobrażeniu był to odludny płaskowyż zakończony wulkanem. Wulkan wybuchał, a pośród dymu i ognia siedziała kolosalna ludzka postać. Potem sen zamienił się w koszmar, ponieważ postać miała twarz i brodę mężczyzny którego widział wychodzącego z biura Favenida, ale wykrochmalone białe lniane rajstopy niedorzecznego młodego Amerykanina.